Kurde, mam szczęście, moi drodzy. Miałem drugą baterię rozładowaną. Gdyby się okazało, że druga bateria była rozładowana, nie nagrałbym dla was lasu. A mam bardzo dobre ustawienie w GoPro. Tą mam naładowaną na 100%. Nie wiem, będę musiał chyba, moi drodzy, jeszcze cztery baterie jeszcze muszę do GoPro Hero 7 dokupić. Trzy baterie nie jest to jednak wystarczająco na to, żeby nagrać jakiś długi, pełnometrażowy film. GoPro nie nagrywa do 15 minut, maksymalnie do 8 minut i 50 sekund. Nie wiem, dlaczego on mi dzieli pliki. Nie wiem, czy to jest właśnie dlatego, tak, że potem użytkownik montuje osobne pliki jako jeden cały ciąg. Ja nie wiem, musicie mi dać znać w komentarzach, dlaczego się tak dzieje. Dobra, wybrałem się jedynym szlakiem. Ale lubię ten las, to jest mój ulubiony las, moi drodzy. Patrzę się, czy ktoś za mną nie idzie. Ale się cieszę, że ten deszcz napadał. Muszę się popatrzeć, czy nie ma zbyt późnej godziny, bo potem miałbym za daleko. 20 godzina. Wydawałoby się, że jest młoda godzina, ale niestety niekoniecznie. Kurde, żałuję, że dzisiaj nie poszedłem na siłownię. Chyba jutro w sobotę pojadę zamiast. No, chciałem dzisiaj pojechać na siłownię, ale wczoraj byłem na siłowni i miałem holidaya. Poszedłem tylko w czwartek w tym tygodniu na siłownię. Kurde, nie wiem, żałuję, że dzisiaj nie pojechałem na siłownię, ale tak chciałem do tego lasu pojechać. Tak się za tym miejscem, moi drodzy, stęskniłem, że nawet z siłowni zrezygnowałem, ale dobrze, że byłem wczoraj, no bo kondycja mi spadła. Nie byłem 5 dni na siłowni. Kurde, nie wiem, jak daleko będę mógł iść, moi drodzy. Późna godzina się robi. Jak daleko pójdę, nie wiem, zobaczę. Jeszcze może kawałek pójdę, bo jest tam parę jakichś ciekawych miejsc, które muszę dla was ponagrywać. O, tutaj jest jakiś drewniany mostek. Trochę się tu poprawiło. Trochę ładniej tu jest, muszę wam powiedzieć, w tym lesie. Nie wiem, mam wrażenie, że jednak jest tu jakościowo lepiej w tym lesie. Wiecie, dlaczego tak robię? Żeby nie było za jasne wideo, to kieruję w stronę nieba, żeby las był w miarę takie umiarkowanie jasny, ale przy tym nie za jasny. Nie, to ma sens, bo wtedy nie będę musiał zmieniać na ISO 200, a się po prostu nie opłaca mi nagrywać lasu przy ISO 200. Bo on mi automatycznie dokonuje korekty. Ale muszę tam kawałek dalej pójść, bo tam robi się ładnie, moi drodzy. W tamtym miejscu, tam kawałek dalej będzie ładnie. Pełno jakichś kwiatów rośnie. To u nas rośnie w górach, na parsknice. Te rośliny, one są trujące, ale ładnie. Tego pełno rośnie u nas w górach. Ale nie rośnie to wszędzie, głównie w górach. Ach, kurde. Miejmy nadzieję, że nie będzie przypału. Nie wiadomo, co się czai po lasach, gdy łazi się o takich godzinach. Już nie przesadzam. O, strumyk. No, chyba inaczej. Ale czemu to drzewo ma kropkę pomalowaną na niebiesko? Czyżby te drzewa miały być do wycięcia? Muszę o tym w internecie przeczytać, co to znaczy, jak są ponumerowane taką kropką. Okej, tutaj dokonuję pielęgnacji lasu. Na szczęście nie wycięli aż tak dużo drzew.
bo ostatnio byłem tu w zeszłym roku, nie byłem tu dużo razy. W tamtym roku byłem tylko może raz albo dwa razy. W lipcu strasznie deszcze padały. Także było kiepsko, nie dało się tak po lesie chodzić. Ale fajnie, fajnie, że mogłem dzisiaj wybrać się. Trochę nie jest tego końca dla mnie taki odpoczynek, jak w tym samym czasie nagrywam dla was. No bo jednak muszę trzymać ten kij i gadać do GoPro, żebyście mogli nie czuć się zanudzeni, bo gdybym milczał przy każdym wideo, to byłoby trochę tak dziwnie. Nie wiem, moi drodzy, jak daleko pójdę, bo staram się pójść na tyle daleko, na ile będę mógł. Bo jest dosyć późna godzina. Skieruję na las, o kurde. Poczekajcie, bo ja głównie ścieżkę filmuję. Chłopie, jest jakiś skrumek. Cieszę się, że deszcze padały, to nie jest tak nie jest tak sucho. A nie to. Ale daleko, powiem wam, olazłem. Idę już na nogach z buta, idę już parę ładnych minut. Kondycja mi się wyrobiła, bo kiedyś tak daleko nie łaziłem. Jeszcze kawałek się przejdę. Byleby nie za daleko, ze względu na brak czasu. Ale fajnie mi ustawia jasność. Muszę wam powiedzieć tego, bro. Muszę tak umiejętnie nagrywać, żeby w jednym miejscu było jasne, a w drugim miejscu nie za jasne, ale nie za ciemne. Co oni tu robią? Coś się tu zmienia. Nowa ścieżka? Nową ścieżkę wytłoczyli dla rowerów. Tutaj jest, z tej strony. No, na to wygląda, że nowa ścieżka rowerowa powstaje. Albo już była. Poczekajcie, muszę to sfilmować. Jestem trochę ciekaw. Nie wiem, jak daleko pójdę, kurde, zek. No entry. No oczywiście ścieżka rowerowa. No w każdej chwili mógłby ktoś kęgi jechać. No entry, zakaz wjazdu, zakaz wchodzenia. Jakby ktoś był ciekawy. Niestety zaraz rozważam odwrót. Z uwagi na późną godzinę. Ach kurde, znowu mi wyskakuje 8:30. Ja pierniczę. Jak ten czas szybko leci, moi drodzy.